naprzód do Adlaża, bo ten był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał mu radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł wtedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z oddzielną i wprowadził Piotra. Mówi wtedy do Piotra służąca
Mam władzę wypuścić Cię. Odpowiedział Jezus.
krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które nazywa się Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem, a było tam napisane: Jezus Nazareński, Król Żydowski.
Ziemi.